It was super fun. I guess from being a complete beginner, where I haven't even tried flying a drone before, to actually being able to fly a drone and be comfortable and easy to use. So FPV. First person point of view. Jest bardzo wesoło, mam tutaj ekipę z Australii. Dwie dziewczyny siedzą z tyłu i mamy też kierowcę, który pierwszy raz jeździ po prawej stronie drogi. Jest super. Słuchajcie, to chyba najbardziej zabawna ekipa, jaką miałem okazję szkolić, i skład jest naprawdę bardzo mocny. Przylecieli 25 godzin i tak naprawdę oni przylecieli do Danii na ślub swojej rodziny, ale przy okazji, jako że spędzają już w Europie miesiąc, no bo dla nich przylot 25 godzin to faktycznie jest kawał drogi, więc postanowili przyjechać na miesiąc. Oni przyjeżdżają do Europy średnio raz na 8 lat. No i też przeznaczyli 4 dni na pobyt w Polsce. Fajna sprawa, wiadomo, z pogodą bywa różnie, ale mimo wszystko staram się pokazywać im zarówno ciekawe turystyczne miejsca, jak i takie miejsca osobliwe, które stanowią swoistą ciekawostkę, czyli na przykład zabytkowe stare stodoły, którymi nikt nie interesuje się, czy staw z kaczkami, czy podobne rzeczy, które dla nas są zupełnie normalne, dla nich nie. To, co jest kapitalne, to co powiedzieli, że ich najbardziej zaskoczyło, że mamy tak ciepło wewnątrz pomieszczeń i trzeba rozbierać się. Natomiast w Australii taka sama temperatura panuje zarówno wewnątrz lub na zewnątrz, czyli możesz na przykład siedzieć w kurtce, jak jest 16 stopni w środku, i w tej samej kurtce wyjść na zewnątrz. Natomiast te różnice temperatur są dla nich naprawdę mocne. Mnie natomiast zaskoczyła ta otwartość. Nawet ludzie starsi, którzy w Polsce głównie siedzą w domu, czy trzymają się blisko. Tutaj babeczka jedzie do Berlina, kupuje sobie ciuchy Bartona snowboardowe na wyprzedaży dla dzieci. No i ma cały czas świetną zabawę. Próbuje wszystkiego bez żadnych oporów. Więc to dla mnie na pewno jest mega też doświadczenie, jeżeli chodzi o szkolenie Australijczyków. Oczywiście w tym wszystkim jest więcej fanu, więcej zabawy niż prawdziwego szkolenia, ale to chyba o to chodzi, żeby się cieszyć życiem. I faktycznie w ich przypadku to wygląda zupełnie inaczej. Natomiast też bardzo podobają mi się te rzeczy, tak jak mówiłem wcześniej, które dla nas są zupełnie normalne, zwykłe, tak? Te stodoły tutaj, które widzicie, to był po prostu hit totalny. Zatrzymaliśmy się na moment przez przypadek przy zabytkowym kompleksie takich trochę zaniedbanych stodół, ale mimo wszystko dla nich to był totalny hicioryszczek. Zobaczyli, jak ja tam latam pomiędzy tymi stodołami, to już byli naprawdę zachwyceni. Także planując tego typu wizyty, wcale nie musimy im zapewniać super atrakcji typu Zamek Królewski czy Pałac Kultury, no ale wystarczy kompleks zabytkowych stodół. Oh, do you want to go to the zoo? I said, we have one, a circus every day. I thought it, so this isn't the silent one, obviously, huh? No. What can you see, Tricky? What can you see? I don't know. I think it's just, I'm just waiting to prey on something else. Well, it looks a bit. Scanning. What can I scan out? Probably like 2 seconds. Because it's high. Yeah. So now you should focus just a little bit. Yeah, yeah. We have focus. How many items do we have, and what is it? We've got 1, 2, 3, 4 items. This is a remote control. It has a trigger thing, so I can shoot where I want the drone to go, and I can tilt it left or right, and I can forward and back if I want to tilt the camera to go forward and up. Came all the way from Australia. We flew all. It'll push me up. Yeah. Do you know what to do? No. No? Have you flown before? No, I haven't flown before. What do I do?
No i tutaj, słuchajcie, mamy odpowiedź, dlaczego kupiłem ostatnio DJI FPV. Też zależało mi, żeby mieć dwa dodatkowe akumulatory. Kupiłem dwa zestawy, część rzeczy sprzedałem, część rzeczy sobie zostawiłem, ale też dla nich to jest naprawdę mega zabawa, bo mogą sobie w łatwy sposób wejść do tego świata i zobaczyć, doświadczyć zupełnie czegoś innego, czego nie pokaże im wiele osób, prawda? I to głównie o to chodziło. Także zaleta tej części takiej społecznej, że tak powiem, jeżeli chodzi o latanie FPV w wykonaniu DJI, jest naprawdę niepodważalna, bo ja już latałem może z 15 osobami, zupełnymi świeżakami, i dla nich to było niezwykłe przeżycie. Myślę, że to jest główna zaleta, jeżeli chodzi czy to AWATE, czy właśnie DJI FPV, bo przydatności, jakości i tak dalej, wytrzymałości materiałów, czy ciężarowi, możemy poświęcić zupełnie, czy rozmawiać, czy poświęcić zupełnie inny czas, ale ten aspekt społeczny jest naprawdę niezwykły, bo każdy może polatać, czy to babcia, czy dziadek, czy ciocia, wujek, rodzina, znajomi, dosłownie po kilku minutach. We need to change a little bit. Yeah, the number, yeah, now it's fine. Too far. Where did I go? It is not so far, it is just 200 meters. Here. Yeah. I'm gonna approach a little bit. Over here. But the view is really fantastic. Yeah. So all you need to do is to find us, because I don't know which direction is pointing. You can see up, down, very gently right now, yeah? Not so violent. So we call it lead foot. Yeah, right, just smooth operator. Yeah. Gentle. Yeah, I think when it went a little bit further, it just... Yeah, okay. It's fine. Towards H now. Bye. You're doing very well. Connie, how is he doing? I think he's doing better than I did. The drone is still... It's still in the air! And it's not too far. In one piece. It's still one piece, yeah. This is one piece. I'm actually right next to H, but I can't see me. Yeah, you're just passing us, but it's fine. You're like a tiny thing, that's why. Conclusion, the potato drone is really fun. Flies really high. And it's super easy to use, and I recommend everyone get one of these too. To hard to control. Bardzo łatwo teraz kontrolować. It's very easy to control. Kani? Yes. Do we still have a drone? Mamy ciągle drona? It's still there. In one piece? It's coming back, yeah. I think. It's fine. I think it's coming back. How is it doing? It's good or no? Yeah, he's doing an amazing job. Yeah. Superstar. Look, it's really brave. Well, my birthday is next month. He said it's his birthday next month, so he wants a drone for his birthday. Yeah. Anyone can fly. Like, we just after 5 minutes, who haven't flown a drone at all, we had our mum and Tricky, my friend, and my soul, who's like a complete drone dummy. And we were able to fly in 5 minutes and had lots of fun. Słuchajcie, kończymy ten cyrk na dzisiaj. Wszyscy się dobrze bawią, mają dobre poczucie humoru i naprawdę podobało im się. To jest najważniejsze. Niewiele potrzeba, a latali. I to jest też super sprawa. Także to też ma taki oddźwięk bardziej społeczny. Nie tylko super techniczne tematy, parametry, ale też właśnie społeczny. Bo ja już latam z 15 osobą. Jeżeli chodzi o ten model. No, trzymajcie się, dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Pa! I really like it, that one. And they're very easy to use. And they're our first time to try. It's not that hard for me. It's a lot of fun. It's actually like being in an aeroplane. Exactly what you see in an aeroplane. You're driving around, flying. It's fantastic.